Dobrze. Ale pan jest mógł. No, ustam, że jeszcze trochę. Że ona się ucieszy. Tak. To jest ten wózek. Dwa wózki MC3 firmy Meyer, który jestem przedstawicielem. Ten jest w pełni wyposażony, tak o czym pisaliśmy i rozmawialiśmy z wami przez telefon. Sterowanie brodą. Dodatkowy panel Omni, który odpowiada właśnie za sterowanie brodą. I panel dla osoby, która kieruje. W tym mamy wyposażenie z fotelem Recaro, z tym fotelem Ergo Seat. Już zademonstruję, może wszystkie opcje, jakie posiadamy. Może ja sobie usiądę na ten pozycję. Te sterowania mogą być dwa. Może pan mieć manualne odchylanie lub odchylanie za pomocą guzika. Czyli mają guzik i to odjedzie. Oczywiście to się wiąże z kosztami, że tam to jest droższe, ale zacznijmy od początku. Naciskając ten, włącza się nam wszystko. Pierwszy profil nam się pokazuje, jak pan siądzie, ja to wszystko, panu wszystko jeszcze raz wytłumaczę. Pokazuje nam się, mamy ikonkę wózka, pokazane jest podświetlone oparcie. W tym momencie możemy poprzez zastosowanie brodą regulować sobie kąt oparcia. Robimy w prawo, mamy kąt siedziska, czyli w tej płaszczyźnie nam się wózek przewraca. Idziemy jeszcze w prawo, mamy tak zwaną windę. Nie wiem, czy to jest panu potrzebne, dlatego, bo to oczywiście to jest full opcja tego wózka, jaki może być. Zobaczymy, czy takie rzeczy, jak na przykład ta winda jest potrzebna. Ona się podnosi do 30 cm. Niektórzy to potrzebują, niektórzy nie. Generalnie to głównie chodzi o to, żeby sięgnąć sobie coś z półki, tak? No jeżeli pan ma niewymywane ręce, no to jak gdyby ta funkcja nam odpadnie, prawda? Ale może będzie. No oczywiście, że tak, dlatego mówię, wszystko musi brać pod uwagę, tak żeby dobrać jak najlepszy, żeby za pół roku okazało się, że czegoś brakuje lub czegoś jest za dużo, prawda? No to już mieliśmy, dobrze. Naciskając jeszcze raz ten guzik, włączamy. I w tym momencie możemy sobie jeździć, tak? A pan sobie będzie potrzebował. Rozumiem, że głównym pan narzędziem będzie broda po prostu. I głowa. Mhm. Czyli w tą stronę może pan miał sobie robić. Tak pokrótce to wygląda. Dodatkowo są jeszcze podnóżki sterowane elektrycznie, które również zaraz założę. Wszystko oprócz tego, że jeździ, obraca się i tak dalej, ma pan jeszcze światła, kierunek, drugi kierunek, wszystko też za pomocą brody, prawda? Oraz światła awaryjne w razie gdyby coś. No i oczywiście również prędkość, bo możemy tutaj stosować sobie prędkość taką, jaką potrzebujemy. Może przyjechał jeszcze mój kolega, który chciałby zobaczyć po prostu, jak to wygląda, bo powiem panu, że po prostu 5 lat myśl, że jeszcze takiego wózka nie sprzedawaliśmy, że jest to pewne wydarzenie.